Cześć i czołem, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Zielone Bieganie. Jeżeli widzimy się po raz pierwszy, to witajcie, jestem Marta i mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Upewnij się, że kliknąłeś przycisk subskrybuj, tak żebyśmy zostali w kontakcie, a jeżeli wracasz i jest to Twój kolejny odcinek, kolejne wideo, to bardzo, bardzo się cieszę, że ponownie się widzimy. Okej, ale to już wstęp mamy za sobą. Przejdźmy do zasadniczej części tego wideo, jakim będzie, uwaga, 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 testy i recenzja najnowszego modelu trailowego Hoki Tecton X3. Ja wiem, że na tym kanale jest to ogromna nowość, ponieważ też ja jestem przyzwyczajona do trochę innego typu buta trailowego, raczej węższego, bardziej takiego, wiecie, sztywnego, a tu dostaję absolutny koktajl technologii, który sprawił, że przez ostatnie 2 tygodnie swojego w sumie najcięższego, takich najcięższych biegów specyficznych pod ostatnie już zawody, bo Piekło Chantori, ten but dał mi bardzo dużo radochy. Radochy z biegów, z podbiegów i pomógł mi tak naprawdę w tym ostatnim etapie przygotowań tego sezonu do tego, żeby ten czas był naprawdę wartościowy, no i przede wszystkim, żeby był frajdą. Podzielimy to wideo na 4 części. Pierwsze, no to będzie takie ogólne wprowadzenie, jeżeli chodzi o kwestię modelu Tecton X3. Druga sprawa to będzie rozłożenie tego buta na czynniki pierwsze, czyli pokażę Wam, jakie zastosowano tutaj technologie i jak one wpływają bezpośrednio na komfort, dynamikę podczas biegu. Trzecia część będą to wyniki moich testów wraz z takimi przerywnikami na gorąco, czyli łapałam za telefon i nagrywałam Wam swoje odczucia właśnie podczas treningów. No i oczywiście ostatnia część, czyli zakończenie. Zepniemy sobie to wszystko krótko, sensownie i to będzie tyle. Okej, no to przejdźmy może do wprowadzenia, jeżeli chodzi o model Tectona. Skąd w ogóle Tecton znalazł się tutaj i jak do nas dotarł? Wiecie co, w ogóle bardzo podoba mi się filozofia marki Hoka, przez to, że oni wypuszczają jakiś prototyp buta, który nie do końca jest skomercjalizowany, to znaczy nie możemy go kupić, ale jest on używany przez po prostu sportowców Hoka, między innymi Jima Walmsleya, którego po prostu uwielbiam i to jest mój topowy biegacz trailowy i pamiętam, jak byłam na UTMB 2 lata temu i on wtedy biegł, on wtedy nie wygrał tego, ale pamiętam swoje emocje, jak go widziałam w tym czarnym, obcisłym stroju. Ale do meritum. Jim biegł w wersji Tectonów 2,5, tak to się trochę nazywa, to znaczy był to trochę taki model pomiędzy dwójką a trójką, który nie został wypuszczany do sprzedaży. I to jest ciekawe, że on w tych butach wygrał. Tak więc pierwszy raz mogliśmy zobaczyć, nad czym pracuje Hoka właśnie na gymie w zeszłym roku, w 2023, kiedy wygrał UTMB. Wiecie co, to jest mój pierwszy kontakt z butami do biegów w terenie marki Hoka. Ja wiem, że to jest but po prostu z górnej półki, jeżeli chodzi o zastosowane technologie, rozwiązania, i mogę Wam powiedzieć, że jest mi teraz trudno biegać w innych butach, naprawdę po tych 2 tygodniach, bo biegam w nich non-stop, już się przyzwyczaiłam. Na początku to było dla mnie szokujące, ponieważ nigdy nie spotkałam się z butem trailowym, a trochę ich już miałam, który nadawałby takiej dynamiki, takiej radochy przy bardzo dużej amortyzacji. I to były dla mnie kompletne nowości i wciąż w sumie są, ale żeby Wam więcej opowiedzieć, rozłóżmy może Tecton X3 na części pierwsze. Zacznę może od tego, czym się wyróżnia Tecton X3, jeżeli chodzi nie tylko o buty marki Hoka, ale w ogóle o rynek butów trailowych. Przede wszystkim jest tu zastosowana technologia podwójnych, takich równoległych płytek karbonowych. I zaraz Wam to pokażę, ale chodzi o to, że tyle, ile wkładamy mocy w krok, tyle ten but nam oddaje. I te płytki karbonowe znamy bardzo dobrze z
butów asfaltowych, jednak zastosowanie tego w butach trailowych no, już się zaczęło pojawiać, ale jeszcze nie ma takiego buta, w których ta wkładka byłaby równoległa, co zaraz Wam zaprezentuję. No dobra, ale jedźmy sobie może od samego początku, czyli rozłóżmy sobie tego buta na części pierwsze. Zaczniemy sobie od podeszwy. Ja wiem, że ten but nie wygląda idealnie teraz, ale wierzcie mi proszę, że po 2 tygodniach ciągłego użytkowania i tak doprowadziłam je do całkiem niezłego stanu. Więc tak, pierwsze co to mamy podeszwę zewnętrzną tutaj z tej strony, czyli mamy technologię Vibramu i z tego co pamiętam to, czekajcie, tu jest nawet napisane, to jest Light Base Traction i traction odnosi się do kołków, do ich ułożenia, specyficznego ułożenia oraz ich długości. One mają 4 mm i zauważcie, że to nie jest bieżnik agresywny. Ma on zupełnie inne zastosowanie. Zastosowanie takie, że fajnie się trzyma na skałkach, na w sumie śliskim, na korzeniach, leśne ścieżki. On jest dość uniwersalny, jeżeli chodzi o tą podeszwę zewnętrzną, ale nie jest agresywny, nie jest pod błoto. Kolejna warstwa jest to pianka PEBA i zobaczcie, pianka PEBA to jest pianka, PEBA to jest materiał, to jest rodzaj materiału, z którego została stworzona ta warstwa amortyzująca. Zobaczcie, że mamy tych warstw dwie. I teraz to jest całościowo w 100% właśnie ta pianka PEBA, która jest bardzo elastyczna i w największym stopniu z tych materiałów dostępnych na rynku oddaje tą energię. Dlatego też nie tylko nas amortyzuje, ale również napędza. Co więcej, wspominałam o płytce karbonowej, która zobaczcie, znajdują się te płytki tutaj z jednej strony i z drugiej strony. I zaraz zobaczycie to na grafice, jak to wygląda, ale sęk jest w tym, że ta płytka rozchodzi się równolegle po dwóch stronach buta, dając nam pewną podwójną siłę napędową, co naprawdę czuć podczas biegania. Kolejnym elementem jest cholewka stworzona z materiału zwanego Matrix i jest to jakby technologia, materiały, które są powszechnie zastosowane, jednak trzeba pamiętać, że to jest topowy materiał, tutaj zastosowany w tym matrixie i możemy zauważyć, że jest to bardzo cieniutka taka siateczka, ale bardzo, bardzo wytrzymała. Powiem Wam, że ja ten but serio katowałam i na korzeniach, i podczas jakiegoś tam biegu i były kamyczki, błoto, w ogóle ten syf mi się nie przedostawał do środka, do buta, ale z drugiej strony była zachowana bardzo duża oddychalność, co też jest bardzo na plus. I oczywiście nie mogę zapomnieć o tej skarpecie. I teraz tak, troszkę się bałam, bo nie miałam zbytnio doświadczenia z tego typu rozwiązaniem. Zastanawiałam się, jak to będzie, kiedy nie ma tego języka, są sznurówki, a do tego jest jeszcze ta skarpeta, jak mi się będzie wkładało tą nogę. Powiem Wam szczerze, że noga siedzi bardzo fajnie w tym bucie, to znaczy ona nie pływa, nie mam w ogóle żadnych odcisków. Po tych 2 tygodniach i jakichś 150 kilometrach naprawdę czuję, że ta stopa jest stabilna w bucie, mimo tego, że zobaczcie, że on jest dość szeroki, jeżeli chodzi o tą przednią część. I szczerze, na początku myślałam, że wzięłam sobie za duży rozmiar, a wzięłam sobie 40 2/3, czyli to, co biorę zawsze, ale długość wkładki była w porządku. Ten but jest po prostu szeroki i myślałam sobie, kurczę, ciekawe, czy mi ta stopa będzie się obijała w środku. Nic z tego, powiem Wam szczerze, że ta stopa jak siadła w tym bucie, to naprawdę, naprawdę fajnie, fajnie się trzymała. No i oczywiście do tego mamy sznurówki i propsy, bo ja byłam przyzwyczajona przez ostatnie kilka lat do systemu Quick Lace bez sznurówek i obawiałam się trochę, jak będzie, czy będą się bardzo rozplątywać. Nie rozplątały mi się ani razu, ale też nie dawały mi takiego ścisku tutaj, żebym miała jakieś z tym negatywne odczucia. Tak więc tak to się przedstawia. Jeżeli chodzi ogólnie o wizualnie o but, jest on naprawdę bardzo ładny. Jest on stonowany i wygląda bardzo dynamicznie i jest dynamiczny. Ten but jest naprawdę bardzo, bardzo sprężysty i ja to już czułam od pierwszego kroku. Okej, to może przejdźmy do praktyki, czyli do wyników moich testów. Tak jak wspominałam wcześniej, przebiegłam w nich około 150 km w przeciągu 2 tygodni i przyznam szczerze, że to było bardzo intensywne użytkowanie.
Biegałam w nich w biegach takich, w treningach bardzo dla mnie ciężkich, to były jakieś intensywne podbiegi i bardzo wtedy doceniałam sprężystość i oddawanie tej energii na podbiegach. Muszę przyznać, że czułam się tak, jakbym była leciała na dopingu, bo te buty mi wręcz pomagały. I to jest z jednej strony podbiegi, ale na zbiegach ja czułam się naprawdę pewnie i przyznam szczerze, że nie biegałam jeszcze w takich butach, które dawałyby mi tyle fanu, jeżeli chodzi o zbiegi, bo ja miałam wrażenie naprawdę, że mam jakieś nitro dodatkowe, które mnie po prostu popycha, plus czułam się naprawdę pewnie i bezpiecznie, jeżeli chodzi o stabilizację mojej stopy w bucie, jak i trzymanie się podłoża. Ja biegałam głównie po terenie takim, gdzie są skałki, rano jest mróz, tak więc wszystko było oszronione, były śliskie. I mimo to czułam się bardzo bezpiecznie, nie wywaliłam się ani razu i miałam naprawdę bardzo dużo radochy. Z drugiej strony jest to but, który świetnie sprawdzi się nie tylko na takich intensywnych treningach, gdzie potrzebujemy lekkiego boostu, ale również na długich wybieganiach. Zobaczcie, że jeżeli chodzi o Jima Walmsleya, to on przebiegł w tych butach UTMB. To jest ogromny dystans, ogromne przewyższenie i bardzo długi czas poświęcony właśnie poświęcony na ten bieg. I stopa musi być w komforcie, stopa musi się dobrze czuć. Pierwszy dzień testowania Tektonów za mną i od razu na hardkorze, bo dzisiaj miałam 15-minutowe podbiegi, dało popalić. Pierwsze wrażenia bardzo, bardzo pozytywne. Przede wszystkim fajnie się trzymają na kamieniach. Jestem wręcz zdziwiona. I to, do czego ja kompletnie nie jestem przyzwyczajona, bo zwykłam biegać w butach bardzo sztywnych, wąskich, a Tektony są szerokie, ale nie tak, że ta stopa mi pływa, tylko że dają mi jakieś takie... Czuję się, jakbym biegała trochę na chmurce. Są o wiele miększe i dają przestrzeń tej stopie. Stopa oddycha. Jest, całość cholewki jest pokryta taką siateczką i co jest ciekawe, że przepuszcza powietrze, ale żadne błoto, żadne kamyczki nie wchodzą do środka, więc mega pozytywnie. I chyba tyle. Lecę na dół, trochę zaczyna wiać, tak więc pierwszy trening. Rewelacja po prostu. Rewelacyjne buty. Fuh. Tutaj miałam kilka 4-5-godzinnych wycieczek biegowych właśnie w Tektonach i przyznam szczerze, że nigdy nie miałam tak dobrych, jakby nie miałam tak wypoczętych stóp, wypoczętych. One puchły faktycznie, ale one nie były ściśnięte w tym bucie. Było mi naprawdę komfortowo, wygodnie, ta amortyzacja. To wszystko sprawiało, że ja chciałam dalej biec. To nie było tak obciążające dla moich stawów, dla mojej głowy, bo ja czułam się cały czas, jakbym miała wsparcie. I przyznam szczerze, tak jak na intensywnych treningach fajnie się sprawdziło, tak jak na długich wybieganiach. Relacja na gorąco z kolejnego treningu. Tym razem mam tlenik, 2 godzinki w Dolinkach Tatrzańskich. Tak więc jestem już za przysłopem miętusim. No i może podzielę się z Wami od razu takimi moimi przemyśleniami, jeżeli chodzi o Tektony. Przede wszystkim cały czas mnie to zaskakuje, jak bardzo ten but oddaje energię. I jeżeli wydaje Wam się to śmieszne, to już Wam wytłumaczę, o co chodzi. Chodzi o to, że podczas podbiegu, zbiegu, czy w ogóle odcinka na płaskim, generujemy pewnego rodzaju energię. I jak wiecie, w naturze energia się nie traci, jest po prostu przekazywana. Dlatego też ja na podbiegu na przykład czuję, jakby ktoś normalnie mnie popychał. Czuję się tak, jakbym była na pewnego rodzaju sprężynkach i na takim trochę dopingu, ale jest to bardzo miłe uczucie. Myślałam, że nie będę czuła się stabilnie z aż tak dużą amortyzacją, no bo ja to czuję w porównaniu do moich poprzednich jakby butów i doświadczeń. I mimo tego, że na stronie wyczytałam, że amortyzacja jest średnia, to według mnie bardzo, bardzo wysoka. Jeżeli chodzi o teren, w którym biegałam, to biegałam w Tatrach, czyli były to różnego rodzaju właśnie skały, kamienie, korzenie, tereny leśne, biegałam pod reglami, ale też w Beskidzie Sądeckim, czyli to już były takie dywany liści, było ślisko, było takie lekkie błoto. Ten but sprawdzi się naprawdę świetnie na tego typu mieszanym terenie. Tak jak wspominałam wcześniej, nie nadaje się na bardzo głębokie błoto, takie powiedzmy łemkowyna,
nie brałabym tego buta, mimo tego, że to by mnie korciło, że jednak nie wpadnie mi tu żaden syf, to mimo wszystko uważam, że na bardzo duże błoto potrzebne jest jakby większe kołki ułożone bardziej jodełkowato. Tak więc taki jest mój feedback. No dobra, i kolejny trening za mną. Właśnie mam cool down po podbiegach. Znowu jestem w Tatrach i robiłam dzisiaj 4 razy 12 minut. Nie wyszło mi to tak, jakbym chciała ze względów logistycznych, bo za szybko mi się kończył każdy podbieg i jestem trochę sfrustrowana, ale ja nie o tym. Ja o tym, o butach, o Tektonach. Zobaczcie, śmigam po takich skałkach i czuję się naprawdę bardzo bezpiecznie. Wciąż bieżnik trzyma super. Jest dzisiaj lekki szron, tak więc jest bardzo, bardzo ślisko. A mimo to nie wywróciłam się ani razu, tak więc podeszwa Vibram na plus. Reasumując, mam nadzieję, że udało mi się Wam pokazać buty Hoka Tecton X3 jako taki fun shoe, ale nie w takiej zasadzie, że wiecie, że kupujemy go w sumie, żeby po prostu było nam fajniej, ale również po to, żeby czuć się bezpieczniej, żeby osiągnąć pewne większe prędkości. No dla mnie na przykład to było ważne w niektórych treningach, ale też cenię sobie wygodę, komfort i stabilizację w tym bucie. Dla mnie jednak treningi w górach to jest 90% moich wszystkich treningów. Ja lubię czuć się pewnie i ten but też mi w tym pomógł. Taka moja uwaga, uważam, że przez to, że ta amortyzacja jest spora i jest pewna taka specyficzna sprężystość, to czuć od pierwszego kroku i to jest fantastyczne, ale uważam, że jeżeli zaczynacie dopiero przygodę z górami, to chyba na początek lepiej jest mieć but, który da Wam mocniejsze takie poczucie tego podłoża, bo tu to podłoże czuć. To nie jest tak, że biegamy, wiecie, w jakiejś takiej, nie wiem, nie mamy w takiej piance. Nie. To jest tak, że czujemy tą amortyzację, ale wiemy, co się pod tą stopą dzieje. Ale uważam wciąż, że fajnie jest zainwestować w tego buta w momencie, jak już jesteśmy tacy, już wiemy, z czym to się je, że to nie jest nasz pierwszy but trailowy. To rewelacyjne buty dla osób, które dużo biegają, które czują się pewnie w górach i nastawiają się na intensywne jakby treningi, zawody, ale też biegi ultra. Ja jestem bardzo zadowolona, nie wyobrażam się sobie teraz przesiąść się na innego buta treningowo czy na zawody, zbliżają się zawody, tak więc sądzę, że jeżeli tylko nie będzie zbyt dużo błota, to na pewno się na nie zdecyduję. Więc polecam, jestem bardzo z nich zadowolona i jestem ciekawa Waszych odczuć. To są, tak jak mówię, moje pierwsze buty trailowe Hoki, więc dla mnie to jest w ogóle efekt wow. Dajcie znać, jestem bardzo ciekawa, czy już biegaliście w Tektonach, może w poprzednich modelach. Jeżeli macie jakieś pytania, jestem dla Was. Dawajcie znać, jesteśmy w kontakcie, trzymajcie się, dobrego dnia, pa pa.